Witam wszystkich, tu Knives Passion. Dzisiaj mam dla was spork firmy Light My Fire. Kupiłem go przy okazji zakupu Mory Light My Fire. Możecie zauważyć podobieństwo kolorystyczne. Z tego co pamiętam, to jest ten średni model, średniej wielkości. Jeżeli mówimy już o wielkości, to zmierzę go wam, żebyście mniej więcej wiedzieli, jaki on jest duży. Ma około 20 cm. Porównam go wam do Victorinoxa. Jest naprawdę spory, dla mnie jest troszkę za duży. Więc jeżeli osobiście jeszcze raz miałbym kupować, to kupiłbym ten najmniejszy. Oprócz tego jest jeszcze jeden większy, ale tamten chyba jest robiony dla ludzi gigantów, bo nie wiem, kto ma aż takie duże ręce i ogólnie twarz, żeby jeść tak dużym sporkiem. Jeżeli używacie takich sporków dość często, to polecam wam kupienie tego z tytanu. Jest mocniejszy, po prostu bardziej trwały. Ten jest zrobiony z polikarbonatu, czymkolwiek to jest. Materiał jest bardzo podobny do tego z pochawek Mory Light My Fire i tych normalnych Mor. Jest dość elastyczny, aczkolwiek nie przesadzałbym z wyginaniem go. Widziałem jeden film na YouTubie, chyba amerykański, gdzie ktoś chciał pokazać, jak bardzo elastyczny jest i połamał go. Najpierw wyłamał zęby, a potem połamał go całego. Więc da się go połamać. Nie jest niezniszczalny. To było do przewidzenia. No więc tak, z czego składa się taki spork? Mamy tutaj łyżkę wielkości normalnych łyżek, którymi na co dzień jemy zupy. Mamy też widelec. Też bardzo podobnej wielkości do tego z kuchni. Widzę mały problem z widelcem, jeżeli będziemy nie mieć jakieś twardsze produkty, na przykład jakieś mięso, kiełbasę lub coś w tym stylu, na przykład na ognisku lub grillu, które zrobimy sobie gdzieś w terenie, to te zęby mogą nas się strasznie wyginać albo nawet połamać. Więc tak jak mówiłem, jeżeli używacie takich rzeczy dużo, to zainwestujcie w tego z tytanu. Mamy tutaj też nóż, tak jakby. Z tym nożem widzę mały problem, no bo jeżeli to jest narzędzie uniwersalne i mamy nosić je jedno, czyli nie mamy drugiego widelca, no to jeżeli będziemy chcieli pokroić na przykład kiełbasę, która jest kulista, raczej walcowata, no to po prostu będziemy ją kulać, a nie ciąć. Bo nie będziemy mieli czym sobie tego przytrzymać, no chyba że przytrzymamy ręką, no ale od tego mamy tego sporka, żeby sobie nie brudzić rąk. Więc jest to takie troszkę bez sensu. Z przodu mamy napis Light My Fire, a z tyłu informacja, że jest wyprodukowany w Szwecji. Co jest dobrą wiadomością, bo nie wspieramy chińskiego rynku. Cóż, to by było chyba wszystko, co chciałbym wam powiedzieć o tym sporku. Jest naprawdę tani, kosztuje coś koło 10 zł, ten większy 15, ten mniejszy chyba 7 coś. Mniej więcej w okolicach 10 zł. Więc polecam wam go, możecie sobie go kupić do jakiegoś tam survivalu, wycieczek turystycznych, czy czegokolwiek, gdzie będziecie poza domem i będziecie jedli jakąś fasolkę po brytońsku, konserwę, kiełbasę lub cokolwiek innego, co ze sobą weźmiecie lub upolujecie. Jest to dość fajna propozycja, jest tani, lekki. Jeżeli się połamie, to można sobie kupić nowego lub po prostu kupić ten tytanowy. To by było wszystko. Tak jak zawsze, komentujcie, lajkujcie, wpadajcie na mojego Facebooka, piszcie w zakładce dyskusja na YouTubie i trzymajcie się!